pasowałoby też przyspieszyć ten ich postęp, znaczy poruszanie się. To tak, co my tu wymyśliliśmy? Tu pracują. Czy myśmy temperaturę podrzucili do góry? Tak, grzejnik podbijamy. To możemy już się chyba pochylić nad jakimś wynalazkiem. Tak, jest troszkę surowców. Teraz tak, co byśmy mogli zrobić, żeby było cieplej? Parowy młot węglowy, to chcieliśmy rozwinąć. To też byłoby dobre. Fabrykę też chciałem zrobić. No kurczę, tak źle. Doskonałe grzejniki, to byśmy wynaleźli. Będzie wtedy troszeczkę cieplej. Tak też zróbmy. Zadbajmy o to, a my teraz skupmy się na tym, żeby zbudować więcej mieszkań. No bo jednak lepiej, żeby ludzie nie marzli. Czyli mieszkańcy, dom. 35 drewna, 25 stali. Zbyt mało zasobów drewna, jestem tego świadomy. Zatem zaczekamy. Tutaj myślę, że możemy zrobić. Co jest? Czemu jest pauza? A moment, to trzeba wyłączyć ten generator. To zaraz po prostu wybuchnie. 26, to jest 35 wymagane drewno. A rozumiem, gdy buduję, po prostu gra staje. No, przodem aż nad tą do przodu. To tak, tutaj jeden dom. Brakuje 26 łóżek, czyli muszę wbudować 3 domy. Jeden jest. Barak nie. Czekamy na dom. Jestem baraka. Baraku. Jest. Kolejny dom. Idziemy go wbudować. Tutaj się kurczę nie zmieści. Cała szkoda. To jest tak. Trzeci węzeł już. Jeden tu. Czekamy z tym domem. Fajnie, że to się po prostu zapala w miarę jak surowców przybywa. Z mało zasobów. 35, poczekamy zatem. Stali za mało? 21, ile tam stali wymagane było? 25. Jest. No, okej, to nam zapewni już wystarczającą ilość mieszkań, dachu nad głową dla każdego z naszych ludzi. I tu widzę, kurde, temperatura 2 spadnie. No, to musimy jednak pocisnąć troszkę badania. Kurde, minus 40 jest. Będzie minus 60. W mieszkaniach będzie po prostu mleko zamarzać na ogniu. Jest jakiś kłopot. Londyńczycy żerują na niezadowoleniu. Grupa zaniepokojonych. Tłum słucha jednego z Londyńczyków, którzy straszy ludzi swoim czarnowictwem. Stara się przekonać ich, aby uciekli do Londynu. Niezadowolenie sprawia, że część słuchaczy bierze sobie jego słowa do serca, ale pozostali nie są przekonani. A skąd wziął deski, żeby sobie te podium zbudować? Ach, kliknąłem niechcący. Chciałem tego kapłana wybrać niżej. Trudno. To jest tak, jedzenia jest ok. Niezadowolenie spada. Strzelmy tą wiarę. Chciałem wbudować 3 takie kapliczki. Mam 3 kapliczki. Jest, grzejniki poszły do góry. Czy ja muszę coś robić w tym temacie? Nie. Zobaczmy temperaturę. No, jest chłodno, to nie jest dobrze, ale też nie jest jakoś tak bardzo, bardzo źle. Za 2 dni nam pójdzie tutaj temperatura znacznie w dół, więc już trzeba patrzeć na to, żeby zasięg rozbudować i temperaturę. Tutaj dojechaliśmy, tylko to wymagane jest tutaj. Generator zużywa 10% mniej węgla. To by się przydało. Aczkolwiek o węgiel jeszcze nie musimy się martwić. Większa wydajność grzejników. Co to nam da? Mniej węgla będą zużywać. Ale też możemy je zmodernizować i to nam da temperaturę miejsca pracy o 3. Ha, tu jest aż 5. poziom. To może zasięg zwiększymy.
Zużycie węgla jest 3 razy wyższe, o rany. No dobra, ale ja chciałem zacząć budować tę fabrykę. Dwadzieścia stali, no faktycznie niewiele można powiedzieć. Czemu ta stal nie jest stworzona? Jak tam idą? Tam ci idą jeszcze. Gdzie jest stal tworzona? Gdzie była kopalnia stali? Znaczy kopalnia, huta. Tutaj była. No, niby pracują. Czyli pracowali, bo już teraz tego nie podbiję. 93 żarcia jest, kurczę, coraz mniej. Za chwilę pewnie nowi ludzie dojdą. No tak, czy możemy jeszcze jedną tutaj partię chaty myśliwych zbudować? No, już to się nie zmieści. Ci chyba nie patrzą na temperaturę, więc tak naprawdę mogą chyba być umiejscowieni gdziekolwiek. Zobaczmy to. Nie, temperatura po prostu im... Choć właściwie pracownicy są, ale tego nie widać. Znów się gra przywiesiła. Kurde, ma takie dziwne... No, poszło. Pracownicy. Dobra, im po prostu temperatura jest niestraszna. Do tego zaraz wrócimy. Cieplarnie, no mamy już 3 te rdzenie parowe, więc 20 drewno, 1 rdzeń parowy. Nad tym można by się zastanowić. No, tu jest miejsce, gdzie możemy to wcisnąć. Co tu jest nie tak? Za zimno. Aha, no ale to nie jest jakiś kłopot, za chwilę to po prostu sobie podbijemy. I właściwie jeden to troszkę przymało. Zwiadowcy wrócili do miasta. Mamy tych kociołków parowych. Już jest masa, można powiedzieć. Dobra, to nam dało małego takiego kopniaka, jeśli chodzi o zasoby. To zobaczmy, co możemy teraz sobie wynaleźć. Czy to byśmy mogli ruszyć? 150, 100. No, prawie jesteśmy na miejscu. Już witamy się z gąską. To może fabryka? Fabryka i wymiana po prostu. A jeszcze cieplarnia jedna. Żeby jednak to żarcie było, bo to jest mały, mały kłopot. Gdzie jest jeszcze jakaś lokacja, żeby można to było wcisnąć? Mamy 3 cieplarnie. Myślę, że to wystarczy. O, koniec żarcia, więc chyba dobrze, że zacząłem to budować. Ci za chwilę wrócą. Jest jeden chory, dobra, ale my strzelamy dalej, jeśli chodzi o naszą wyprawę. Tam ci już podążają. Tutaj stąd można by drewno dużo pozyskiwać, tylko tutaj bazę trzeba by zbudować. Zamarznięty zagajnik i śnieżny klif. Grzejnik. 57 Londyńczyków. No, za chwilę zobaczymy, czy możemy tą liczbę zmniejszyć. Zwiadowcy są. A jak się tworzyło? Muszę jeszcze raz tutaj zobaczyć. Baza terenowa. Oddział terenowy. Aha, bazę terenową chyba muszę tutaj zbudować. Tylko to muszę najpierw wynaleźć. Aktualnie pracujemy nad... Fabryka, okej, to jest dobre. No i jakieś zadanie. Kłopoty z Londyńczykami. Let's go back, czyli wracajmy. Kapitanie, ktoś namazał na murach przepowiednie zagłady naszego miasta. To niepokojące. Ludzie i tak już boją się, że podzielimy losu Winterhome, a umysłami przepełnionymi strachem łatwo jest manipulować. Nadzieja się zmniejszy. Zignorujmy. Zmniejszy się nadzieja. A tu nieznacznie. Niech kapłan uspokoi ludzi wobec tego. A moment. Ale dałem już księgę praw, to jeszcze chwilę. Trzeba właśnie popracować nad tym, żeby tą nadzieję jak najszybciej podbić, bo zostało jeszcze 50 trochę ludzi. Powstała kolejna cieplarnia. Podbijamy temperaturę.
dajemy tutaj inżynierów max, ponieważ to nam zapewni największy przychód żywności. Podobnie tutaj, w trakcie budowy. Ile to w ogóle nam teraz daje? W wielu obiektach, takich jak kuchnia czy lecznica, musi być co najmniej chłodno, by działały. Buduje w strefie ciepła wokół generatora lub węzła grzewczego. Inaczej mogą przestać działać, gdy się ochłodzi. Pomarańczowy okrąg wokół generatora pokazuje zasięg strefy ciepła. Wymagania. No. No dobra, to już wiemy. Temperatura już w... O! O 2 stopnie, czyli będzie przez chwilę nieco zimniej. Węgla mamy tylko na dobę. Pytanie, czemu tak kiepsko? Co tutaj, brakuje drogi? Dobudowaliśmy tą drogę. Tu czekamy, aż to zbudują. A tutaj co jest za problem? Tartak parowy. Co jest za sygnał? Aha, zapchane mamy, czyli kolejny skład by się przydał. Drewna, kurczę, tak poszło? To już wiemy, co my z tym zrobimy. To nie jest jakiś kłopot. Cieplarnia jest, hangar myśliwych. Zobaczmy, zapauzujmy na razie. Udoskonalona huta, to byśmy zbudowali, skoro mamy duże ilości zasobów. Tu jest miejsce. To tak, tam powstała huta. To na czym stanęliśmy? To kopalnia węgla. Podłączone, czyli stąd będziemy dosyć dużo węgla pozyskiwać. Tutaj mieliśmy wymienić te elementy. Jeszcze zostały nam dwa kotły grzewcze, czyli tak naprawdę czekamy, aż ta fabryka zostanie ukończona. Ile tam jeszcze brakuje? No, trochę im brakuje. Nie chcę pchać tego niezadowolenia. Zostawmy je na niskim poziomie. Tu za chwilę będziemy mieć żywność. Jest 10. Temperaturę podbijamy. 10 inżynierów strzelamy na max. 21 godzin. Co tak kiepsko? A, nie ma inżynierów wolnych. O, ciekawostka. Trzeba tego automatona znowu zbudować. Teraz tak, czego tu brakuje? Drogi brakuje? Dobra, budowali drogę. Tak się dziwiłem, że brakuje drogi. Tutaj jest nadal w budowie. Temperatura jest podbita. Tu i tu jest ok. 241. Jeszcze jeden skład miał zbudować. Bo tak, tu co gromadzimy? Namiot. To raczej nie jest skład. Tu jest barak. A no właśnie, miałem powymieniać im te domy na lepsze. To wykorzystując sytuację, mamy jakieś w ogóle jeszcze? Nie, wszyscy mieszkają w domkach. A zatem przełączamy się mieszkańcy, dom i te tutaj wymieniamy na lepsze. 6 aktualnie jest bezdomnych, ale tylko na czas po prostu budowy nowego domu. Myślę po prostu, żebyśmy mieli jeden dom nadmiarowy. Jeśli chodzi o węgiel, jest ok. Tutaj co mamy? Kopalnia węgla. Podbijamy temperaturę. Wrzucamy robotników. Czyli teraz trzeba zapanować nad tym, żeby jednak tych ludzi... O, 257. Kiedy ja ich pozyskałem tylu? Jest domek. To tak po kolei, po prostu po jednym będziemy to wszystko wymieniać. Tu jest najzimniej w tym zewnętrznym okręgu, więc ja bym jednak nad tym się skupił. Zaczekamy z tą fabryką, bo jednak surowców będzie troszkę potrzeba. Czyli tak, drewna mamy, kurczę, już całą masę. Co to jest za problem? Tartak, a no właśnie, to drewno jest na tyle teraz wydajne, że mamy go naprawdę, naprawdę dużo. Funkcjonuje z tym, kłopotu nie mamy. Jak to? Zbudowane jest? Zbudowane. Czyli te inżynierów nie wypchamy, to przynajmniej pracowników. Choć właściwie zróbmy tak, bo to pewnie są inżynierowie, tak. Tutaj walniemy dychę. A bardziej efektywnie będzie się tutaj będą pracować, bo i tego więcej dawać. Podbijamy temperaturę.
i huta jest nam bardzo, bardzo potrzebna teraz, więc niestety panowie i panie musimy podrzucić to na maksa, tym razem w waszym wydaniu. Jak ta nasza nauka? Już praktycznie jest na ukończeniu, więc jeszcze chwilę zaczekajmy. Cieplarnia. Cieplarnia pracuje. Myślę, że o jedzeniu już się możemy przestać martwić. Teraz zadbajmy o to, żeby wiara poszła w górę, czyli idea. Dom modlitwy jest podpisany. Co dalej? Wieczorne modły. Nowa zdolność. Wieczorne modły. Dom modlitw i świątynia. Każde użycie zwiększy nadzieję i zmniejszy niezadowolenie. Kapliczki co dają? Zwiększają nadzieję ludzi. Wydajność w miejscach pracy. O, to jest fajne. A modły? No, trzeba jednak albo w jednym, albo w drugim kierunku pójść. O, zobaczymy. 64 Londyńczyków i startujemy. Już jednego żeśmy im odebrali. Będziemy sobie po prostu codziennie czytać księgę. Co dalej? O, pasowałoby teraz zająć się znowu jakąś nauką. Teraz zobaczmy. O, protezy. Tańsze automatony, optymalizacja. Zaraz zobaczymy, bo już tego żeśmy nie wbudowali. Przyspieszyć tego już raczej nie możemy, przynajmniej teraz na chwilę obecną. Surowce. Zadbajmy o to, żeby wydajne zbieranie zasobów, to było fajne. Zasoby z dostosów węgla, skrzyń z drewnem i stert stali będą gromadzone 15% szybciej. No, myśmy już to wszystko wyzbierali. Więc to nam się tak naprawdę już do niczego nie przyda w tej grze. Ocieplenie baraku zbieraczy, to było dobre. Zwiększony zasięg tartaków. To też byłoby dobra. Człowiek, jeszcze mam na to chwilę czasu. Nawet jak jesteśmy zapchani tym drewnem. Ocieplenie placówek medycznych. To już jest wynalezione. A to? Szybciej będą leczeni. To gdybyśmy wybudowali magicznych myśliwych, wtedy byśmy więcej pozyskiwali surowców. Nowy projekt domów. A to? Będzie tańsze. No i tak wszystkie domy chcemy wymienić, więc to chyba jest dobra opcja. Jeszcze tylko zobaczmy z tym ogrzewaniem, bo temperatura za chwilę będzie spadać, więc chyba lepiej damy to. Albo też wydajność grzejników. Może nie. Najpierw ten generator. Żeby jednak temperatura dalej sięgała. Mamy już masę węgla do przodu, więc tu bym się tym nie przejmował. 63 Londyńczyków. Zobaczymy, czy możemy im po prostu odebrać tych ludzi. Dziesięć dni pozostało. Trzeba pilnować, żebym znowu czegoś nie kliknął. Zamieszki wywołane niedogrzaniem. Pracujemy nad tym, pracujemy. Zimno budzi wzburzenie. Kapitanie, ludzie są źli z powodu zimna w ich domach. Zebrali się, by zaprotestować przeciw lekceważeniu ich cierpienia. Żądają, byś natychmiast zaczął działać. Tłum został podburzony przez Londyńczyków, którzy wykorzystują gniew ludzi przeciwko tobie. Lepiej coś zróbmy. Ogrzejmy wszystkie domy. Ogrzejmy część domów. Tak zróbmy, no. Nie będziemy po prostu szaleć z tym. Bo za chwilę spadnie temperatura. Zobaczmy, jak jest. No, część domów jest troszkę zimniej. Widać, że te lepsze domy są o wiele lepsze. Ale powiedziałem. Ale tak, za chwilę nad tym popracujemy. To sobie zatrzymamy, bo niech to spadnie na maks, ponieważ za chwilę trzeba będzie podbić tutaj temperaturę do góry, bo już idzie zimno. Zwiększenie w zasięgu generatora 2. Okej, to jest dobre. To co teraz wybierzemy? Oczywiście budujemy wszędzie domy. Mamy dużo ludzi, którzy są aktualnie wolni. No i no, kolejny już nas nie stać. A zatem 3 domy są do zbudowania. Mamy trochę wolnych ludzi, więc 26 niby jest zimno i podbijemy im temperaturę, co by nie pochorowali. Przynajmniej przez tą chwilę. O, aż się przycięła znowu gra.
Zmienimy to. Teraz tak, czym możemy odpalić znowu wieczorne modły? A, już nie, nie teraz. Zwiadowcy gdzieś dotarli, zobaczmy zatem. Kolonia wygnańców. Wokół miejsc po wygasłych ogniskach stoją fachowo zbudowane chatki z mocno obitego śniegu. W kolonii panuje grobowa cisza. Znów się gra przymuliła. Ciekawe czemu. Jakie jest obciążenie procesora? 1%. No, tym bardziej coś poważniejszego. Mam nadzieję, że jest autosave. Pozostaje mi czekać. No kurczę, chyba trafiłem na jakiś martwy błąd. No, niestety, nic z tego.